Okej, więc ja jestem już z powrotem. Załatwiłem, co było do załatwienia. Co prawda minęło troszkę więcej czasu niż to, w czym zdążyłbym zjeść kolację i wrócić, ale... Co tam, że minęły 3 dni? W każdym razie, po długich staraniach, troszkę się pomęczyłem, ale udało mi się w końcu wyczyścić tą kopalnię. Tak. Tego niestety zrobić jeszcze nie możemy, bo nie umiemy. I przez najbliższe kilka odcinków nie będziemy umieć, ponieważ tą zdolność nabiera się dość późno. Dobra, tu możemy wyjść. Tam z drugiej strony jest wyjście, ale to jest takie wyjście, że... Czekaj. Ja wiem, że ty tam chcesz ode mnie to i owo, ale ja muszę cię jeszcze troszkę olać, bo mam tutaj do pozbierania skarbeńki. Tak, w końcu podnosimy ten mały diamencik. Nic więcej tu nie ma. Ale sam diament zapewne swoje kosztuje. Hey you! I have to warn you. There is a warrior of the order on the farm. So? So, you aren't actually allowed to be here. If he sees you, he'll have you taken to the monastery. So what do you suggest? We'll have to wait here until he leaves. Follow me, keep quiet, and you can hide in our storehouse. There's a bed there. Get some rest. The warrior will be gone in a couple of hours. Understand? Okay. Right. Well, I suppose I'll have to trust you. Great. Let's go. And make sure he doesn't see you. Tak, więc niestety do gospodarstwa zawitała akurat mi wizytacja. Więc my musimy uważać na to, żeby nas nie zobaczył wojownik. Szczególnie, że najpewniej nie byłby też zadowolony z tego, że nowicjusze ukrywają pewne osoby nieupoważnione do pozostawania na farmie. O, popatrz, Violeczkę. Nikt nie widział, nikt nie wie. Tak, wyjrzyjmy sobie jeszcze przez okienko na okolice. Wszystko widać pięknie. Ale w końcu to obora. O, zobaczmy, co jest w kufrze. Domyślam się, że gdyby ktoś nas zobaczył, jak grzebiemy w kufrze, to nie byłby zbyt zadowolony. Ale gdy jesteśmy sami, to tam... To i owo można sobie zrobić. To już tam... Na własną odpowiedzialność. Okej, więc przespaliśmy się do rana. Czyżby... Tak, wojownik sobie już poszedł. Mamy chwilę spokoju. The warrior's gone. It was a good job I saw you first, or you'd be on your way to the monastery. I'd say you got lucky there. Stałeś przed wyjściem z jaskini. Co in... Kto inny mógłby mnie zobaczyć szybciej? Tylko wilki. Those wolves are dead. You killed them. That's a relief. I can finally sleep peacefully again. Here, take this as thanks. I could never have done that alone. I hope you'll find your way, my friend. I hope so too. Farewell and thanks. Okej, więc ja sobie to zapiszę, jako że troszkę się już stało, przespaliśmy się. Pozwiedzajmy jeszcze troszkę okolice. Tutaj mamy dzika. Tak, i znowu dziki. Zobaczmy, czy uda nam się go zabić. Nie spodziewałbym się. Tak, absolutnie nam się to nie uda. Więc dajmy sobie spokój. Wrócimy tu za ileś tam czasu, gdy będziemy już potężnym wojownikiem, magiem, kim tam sobie będziemy. Tutaj nie da się oprzeć tylko na magii, więc nawet jeśli będziemy magiem, to i tak będziemy musieli całkiem nieźle walczyć wręcz. It seems fate was kind to me, washing you to these shores. Take this as a reward. Teller doesn't have anything for me to do. He finished his work a while ago. Ah yes, Teller is our hardest worker. 2 dozen of him and our problems would be over. The grain harvest is finished. Good. It's reassuring to know that if we must die, we will not die hungry. Here are a few coins. Alas, Thomas is our problem child. If he worked as hard as he moaned, he'd have completed the harvest long ago. Perhaps he should reconsider his desire to be a mage. I think I've done everything there is to do on your farm.
Then be on your way. And my thanks go with you. Oh, and here. These items can go with you too. And may the holy flame light your way in these dark times. Oh, if you still want to go to Harbour Town, then go and see Brother Teller. He'll show you the way to the northern entrance of town. Thanks. Zobaczmy jeszcze, co on tam może nam zaoferować. Sierp, ale troszkę słaby, miksturki życia. Trochę mamy swoje, więc na razie sobie dajmy spokój. O, jajko jeszcze jest, weźmy sobie. A, no i co, tak nie będziemy się zapuszczać w tą dzicz z tamtej strony. Tam jest sporo dzików. A dziki to są dziki. Tak więc wybierzmy się w końcu do tego miasta. Tristan says you should take me to the rear gate of Harbour Town. All right. But it's a long, dangerous journey. This island is far from safe, you know. So be prepared. Okay. I'm ready. Nie mam nic do wzięcia, więc. Stay behind me. All right? Tak. Oczywiście muszę ziewnąć pomimo tego, że jest 6 w południe. Tu mamy śliczne jeziorko, ale niestety niezbyt bezpieczne. No właśnie. Okej. Okay. Tak się trzeba trzymać, żeby nas te ćmy, czy tam motyle, ważki. To nie są te ćmy grobowe. Ćmy grobowe, jak sama nazwa wskazuje, żyją w grobach. Te dziwne motyle siedzą w troszkę innym miejscu, więc trzeba je troszkę inaczej nazwać, a ja nie pamiętam, jak one się nazywają. Polatam trochę po krzakach, poszukam ziół. Czekaj, 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 wiem, że nigdzie ci się nie śpieszy. This way, come on. This is it. That way leads to the main gate of Harbour Town. I suggest you don't go down there, though. That will take you to the warriors of the Order. You want to go to the monastery to join the Order? Go that way. You don't want that? Don't go there, because they won't give you a choice. Mm-hmm. Dalej. I think I get the point. Let's go on. All right, we're moving. Nie potrzebna mi szczególnie jego pomoc, bo znam to miejsce troszkę dobrze. Nie da się ukryć, ale jednak doświadczenie drogą chodzi, więc trzeba je zbierać. If you follow this path up, you'll end up at the monastery. But the sign will tell you that, right? That's what signs are for. Need me to guide you further? Tak, idziemy. Yes, go on. Come on then. O, ziółka. Weźmy sobie to. We have to move on. Tak, tam mamy sępy. Niestety już nie są głodne, więc niebezpieczeństwo wzrasta. Tu mamy wilka. Też zostawimy go w spokoju. No tak latam boso. Troszkę muszą go boleć nogi. You'll have to make your own way to the rear entrance of the town. But it isn't much farther. From here, keep heading south through the narrow corridor. Keep going until you reach a high cliff. Then follow that. It'll take you straight to the town gate. And I can just walk in? One of the town guards will probably be outside the gate. But I'm sure you can find a way to convince the sentry to let you pass. Convince them? How do I do that? If you have enough gold on you, I'm sure that will help persuade him. That's how the old guards seem to work. Corruption is everywhere. I see. Now I need to get back to my grave for you. Good luck. Okay. Spodziewałem się, że będzie mieć bardziej brudne stopy od tego biegania. Zapiszmy sobie. Wiem, że był autozapis, ja jednak bardziej ufam takim swoim zapisom z odpowiednimi nazwami. Dobra. Dobra. To był jeszcze głodny wilczek, więc problem można zażegnać szybko, ale już nie za wiele takich spotkam niestety. Tędy do miasta. Tak, musimy obejść całą tą górę. Tak jak widać, tu nawet są już wybudowane mury nad skałami. To nie jest aż tak długo, a tutaj już widać, że się kończy. Ale w każdym razie kawałek drogi jest. I jest to nawet taki średnio bezpieczny kawałek drogi. Bo w tych wszystkich o, proszę bardzo, watacha wilków na przykład tutaj. Nie wiem, czy je widzicie. Tu się potwory strasznie zlewają z otoczeniem. Także ja je ledwo widzę. Jak się okaże, że wy macie jeszcze troszkę ściemnione to,
to wy nie będziecie widzieć nic z tych potworów. No chyba, że to są takie, o. No dzikusie. Jak ja ich... Patrzcie na to, rządło szczury mnie zabił. Patrzcie. No, bardzo ładnie. Shit, to jest zwykły. Głupia skała. To było przejście, tak, tam już widzimy bramę nawet. Kurde. Tak bardzo chciałem, żeby mnie nie zauważył. Było tak blisko. Chwila, bo ja chyba... Nie, dobra. Sprawdzałem, czy wyłączyłem dźwięk w telefonie. Toż, idioto! Ech, jak ja nienawidzę walczyć, jak się nie ma żadnych umiejętności. To jest taka porażka. Choć z drugiej strony on jest zwykłym jakimś rozbitkiem, wieśniakiem. Nawet go na statek nie było stać. Chociaż nie wiem, może oni się po prostu nie mogą poruszać. W ogóle po wodach, w końcu w wodach można znaleźć dość niebezpiecznych nieprzyjaciół, jak na przykład tytanów, których nawet nie widać gołym okiem. Tak, spróbujmy jakoś ominąć teraz tego rządu szczura, żeby nas w ogóle nie zobaczył. Nie widzisz mnie. Co jest to jasne? Dobra. Na razie jest spokój. Idź stąd, nie widzisz mnie. Jest, dobra, dobra, dobra. Chcę tylko pozbierać to mięso. Okej, więc mamy bramę miasta i strażnika. Ale jak się dobrze przyjrzeć, to można nawet zauważyć, że on nie jest z Inkwizycji. Tak więc jest szansa, że nas nie wyśle prosto do klasztoru. I że możemy z nim bezpiecznie ponegocjować. O, wow, zauważyłem ich. Okej. Tak, ale w Gotiku są takie... W Gotiku, Boże, w jakim... Chociaż w sumie w Gotiku też tak było. To jest wzięte z Gotika żywcem. Że potwory zanim je zaatakujemy, one się nie rzucają na nas tak agresywnie, że prosto... O, jest w zasięgu wzroku, szarżować na niego. Tylko tak spokojnie najpierw ostrzegają, że nas widzą i... I że nie są zadowoleni z tego powodu. Ale jednak mimo wszystko spróbujmy się ich pozbyć. Okej, poszło w miarę gładko. No schowaj ten miecz, Boże. Tutaj niestety truposzek jakiś leży. Biedaczka. Na szczęście to nie jest nasza Sara. Więc można to odżałować. I mamy kufer, niestety zamknięty. Mamy co prawda wytrychy. Kwestia jest jednak tego, że nie umiemy z nich korzystać. Tak, tam mamy wysepkę jakąś, plażę. Na plaży mamy sporo żółwi. I te motylki. Tak więc tam się zapuszczać na razie nie będziemy. Szczególnie, że ja wiem, co jest na wyspie. A na wyspie przyjemnie nie jest. Tu mamy ognisko, zapiszmy grę. Zapiszmy grę, załóżmy tutaj. Zrobię jeszcze jeden zapis, żeby mieć trzy. Trzy to jest taka bezpieczna ilość. Let me in. You're lucky you came here. The people who tried to get in the main gate, they're all in the monastery now. Morons ran straight into the arms of the Inquisition. See, you need tips to survive. Give a feller a little gold, he'll help you with advice. What co tam mamy like w mieście? Used to be good, but since Don Esteban left, Inquisition's in charge now. Brought the farmers into town, then sealed the gates. That's the Inquisitor's new law. And Commandant Carlos has everyone who violates the law taken to the monastery. Tak więc jak widać, nawet przestępców się wysyła do tego, żeby dołączyli do Inkwizycji. Potem wychodzi, co wychodzi. W Gotiku jedynce przynajmniej było lepsze rozwiązanie, bo tam się ich wysyłało, żeby kopali w kopalniach, to tam. Nieważne, co zrobiłeś, czy ukradłeś złotówkę mamie z portfela, czy zamordowałeś dziesiątkę ludzi, tak?
wszedłeś w to samo miejsce tutaj. No, wszyscy są wysyłani do tego klasztoru, niby za kary, a jednak potem mogą stać się naprawdę potężnymi ludźmi. Dobra, i też dowiadujemy się, że Don Esteban kiedyś zarządzał tym miastem. Tell me about Don Esteban. Great man, great man. Most people probably think he ran away from the Inquisition, but that's not true. No? No. He set up camp in the swamp to take gold out of the ruins himself. That's what this is all about. Gold. He left a couple of his men here to carry on his business while he gets his share. No. Yeah. So the town has divided loyalties. You live here, you've got to choose. Stay loyal to the Don, to our people, or help the swanky bastards from the mainland. Of course, you can just keep your head down, try and keep out of trouble. Trouble finds people. If you say so. I just follow orders, mate. But trust me, you don't want to side with the Order. You want to help the Don. Tak więc to jest jeden ze starych strażników, którzy jeszcze pracowali za czasów Estebana. I on nas znowu nagabuje do tego, żebyśmy dołączyli do bandytów. Tak zwanych bandytów, tacy z nich bandyci, że aha. And you work for the Don? Me? No. I'm part of the town guard. And all citizens must do what Commandant Carlos says. And you don't like that. You can't cut deals with the warriors of the Order. The Don's men were always open to a good deal. You mean you could buy them off? Call it what you want. A deal is a deal. And everyone was happy. Tak więc korupcja się szerzyła równo za czasów Estebana. What's going on in the monastery? They say they do training. But everyone knows they enchant people up there. Enchant them? A couple of the boys they took are back in town. Before, they didn't take the law seriously. Now they blindly follow the Inquisitor. If that's not enchantment, you explain it. Maybe they're weak-minded. That's what you say. But I'm telling you, the Inquisitor has ways to make you obey. And once you enter the monastery, you're at his mercy. What can you tell me about Commandant Carlos? He's the new boss. He and his warriors of the Order try to keep law and order. They try. Well, the Don's men don't let them have it all their own way, right? Things are quiet now, but that could change any time. Tak. Jak się pozna Carlosa, to on nie jest aż taki zły, jak o nim mówią. But you can't come and go as you like. Once you're in, you're in. You're asking for a lot of gold. Be glad I don't take twice as much to save you from the monastery. But I'm not an asshole. I'm willing to haggle. If you don't have enough gold, you can trade things instead. Tak więc możemy z nim handlować. Czy nam to coś daje, to nie wiem. Nie, czy żadnych. O! To bardziej narzędzie niż broń, ale obrażenia ma większe niż to wspaniałe cudeńko. Ale my sobie to na razie darujmy. Pieniądze są nam potrzebne na inne cele. Just let me in. I'll let you in. Provided you have the gold. Okay. Here's your gold. Tak więc się z nim right. Nie potargujemy. Not a word to anyone about our little deal. Ale cena nie jest aż tak wygórowana. Wind up in the monastery. Are you going to let me in? Well, you want to go in uninformed, that's up to you. But here, at least take a town map. Dziękuję serdecznie. You'll need it.